Jutro około zera i sporo słońca. Taki plan na jutrzejszy dzień przygotował nam luty. Witam Państwa, Marzena Sępkowska. W nocy pogodnie, tylko na wschodzie nieco więcej chmur, z których na Mazowszu i Podkarpaciu popruszy śnieg. Nad ranem w wielu miejscach utworzą się mgły osadzające szać. Największy mróz na Podhalu i w Tatrach do minus 13 stopni. Poza tym od minus 6 do minus 4. W dzień po ustąpieniu mgieł słońce najszybciej pojawi się od wybrzeża przez centrum po Dolny Śląsk. Po południu więcej przejaśnień i chwil ze słońcem także w województwach południowych i wschodnich. Śnieg popada na Pomorzu, Podkarpaciu oraz w górach. Słaby mróz w Małopolsce i na Podlasiu do minus 2 stopni. W piątek w województwach południowych będzie się chmurzyć i padać śnieg. W dodatku w górach powieje silniejszy wiatr, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W centrum i na północy dużo słońca. No i niemal w całym kraju niewielki mróz do minus 3 stopni w Suwałkach. W sobotę chmury na zmianę ze słońcem. Dodam tylko, że w kolejnych dniach większych zmian w pogodzie nie będzie. Do zobaczenia wieczorem.